Dzień dobry, dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem iPhone'a XS Max albo X. Nie, 10S Max, jak kto woli. Zaczniemy sobie od pudełka. Pudełko prezentuje się tak. Z boku mamy napis iPhone. Tutaj standardowo jabłuszko. Z tyłu mamy informacje. Dla porównania mam tutaj też pudełko z iPhone'a 7 Plus. Prawie to samo. I iPhone'a 7. Ok, i otwieramy. Po otworzeniu mamy tutaj książeczkę z instrukcjami i tak dalej, i tak dalej. Bonjour, bonjour. I tutaj mamy we wszystkich językach. Tutaj mamy tą igiełkę, którą otwiera się wejście do karty SIM. I tutaj standardowo też dwie naklejki z jabłuszkiem. Ok, wyciągamy telefon. Telefon z przodu prezentuje się tak. W pudełku standardowo znajduje się ładowarka i tutaj zawsze był taki plasticzek, co nie? A tutaj jest bardziej taka, zobaczcie, taka kartonowa folia bardziej. No i oczywiście słuchawki i kabel. Z tyłu wygląda on tak. Wziąłam sobie silver, czyli tak naprawdę miał być srebrny, ale jak widzicie jest to bardziej biały kolor i po bokach jest on srebrny. Z przodu jak widzicie jest szkło, ekran na tak naprawdę na cały telefon. I ściągamy folię. Ok, no i hello. Swipe up to open. Wiecie co, ja nie mam pojęcia jak to się robi, bo przez cały czas miałam 7 plus i jak wiecie nie ma tu już tego przycisku, więc będę musiała się troszkę przestawić. I ja wybieram sobie opcję holenderską i polską. I dam sobie... Ok, wpiszę sobie tylko hasło. iPhone teraz się aktywuje. No i przejdź dalej. Przejdź dalej. Aha, i teraz będziemy robić sobie Face ID. Robimy Face ID, o mój Boże. Ok. Aha, weźmy sobie może włosy do tyłu. Aha, już jest gotowe. Spoko. Tak, ok, teraz będę wpisywać kod, więc na chwilkę. I dalej lecimy. Aha, zobaczcie, to też chyba jest nowość, bo w 7 Plus tego nie miałam. Tutaj jak będę chciała sobie coś kupować czy coś, tutaj można dać swoją kartę. I chyba od razu z karty ci pobierają, tak? No, chyba tak. Ok, to zrobimy kartę później, bo ja i tak nie będę. Nie trzeba. Ok. I teraz właśnie wszystkie te kopie z tego telefonu przesyłają mi się na ten telefon i troszkę to potrwa, więc za chwilkę do Was wracam. Wszystko się powiodło, wszystko się udało i znowu trzeba czekać, czekać i czekać. I teraz, o ile się nie mylę, mamy małą instrukcję. Tak, instrukcja. Muszę się skupić. Teraz muszę się skupić, słuchajcie, bo ja naprawdę nie mam pojęcia. Czyli do góry mamy to i tutaj możemy sobie wyłączać. I później co? Jak na przykład wchodzę sobie na Rabobank, to tak wychodzimy. Aha, dobra, wszystko rozumiem. No i wiecie co? Myślę, że to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze, jakie robi zdjęcia. Ja jeszcze pójdę porobić jakieś fotki i tutaj Wam gdzieś wkleję, jakie robi zdjęcia. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Był to mój pierwszy unboxing. Dziękuję wszystkim za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmiku.